Disco Santelit zawsze jest wydarzeniem, które stanowi stały punkt, bo wiem, że zawsze mogę spodziewać się tutaj rzeczy niesamowicie ciekawych. Przede wszystkim mogę spodziewać się wspaniałej rodzinnej atmosfery, tego bycia z ludźmi, którzy miłują muzykę. Głębia merytoryczna, która jest uzyskiwana podczas tego festiwalu, właśnie dzięki warsztatom, dzięki właśnie udziałowi osób, które dla produkcji muzycznej są autorytetami najwyższej próby, to będzie zawsze stanowiło o mocy tego festiwalu i zawsze będzie przyciągało do niego ludzi. Oczywiście lista marzeń jest wielka i ta lista marzeń producentów naszych gości specjalnych się powoli jakby trochę dopełnia. Steve Albini, postać, która miała do nas... Pamiętam, że pierwszy raz chyba w 2010 roku napisał do mnie maila, znaczy odpowiedział na maila z zaproszeniem, ale gdy wyjeżdżał z festiwalu teraz, powiedział, że chce tu wrócić. Koncertowo jak zwykle znakomicie. Ja bardzo zachwycony byłem zespołem DAW. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to wypadnie. Fantastyczny koncert Micka Harvey'a z utworami Gainsbourga. Myślę też, że to nie jest ostatnia wizyta Micka Harvey'a na festiwalu Sound Elite, bo mamy pewne plany na przyszły rok. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Bardzo cieszę się z Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem dla Stanisława Sojki. Jest muzykiem, który jak rzadko kto na tę nagrodę zasługuje. Bardzo cieszę się, że podczas 11. edycji festiwalu tę nagrodę wreszcie dostał. Następny bardzo ważny element to oczywiście jest ten pierwiastek młodzieżowo-dziecięcy, czyli nasze poranki niedzielne, które myślę, że będziemy utrzymywać skutecznie przez najbliższe lata. Cieszę się bardzo z udziału Jana Borysewicza w poranku marchewkowym. To myślę, że wielkie przeżycie dla dzieciaków, które były na scenie, ale chyba Janek też się wzruszył. Forpocztą tego, co nowe na Sound Elite, tego, czym może być Sound Elite w kolejnej dekadzie, jest, myślę, w tym roku koncert Zamilski. Koncert, który zgromadził na małej sali właściwie pełna publiczność. Very proud to get this, that people are acknowledging all the musicians that I've been able to work with over the years. I'm very, very lucky and I'm glad that we're still making music and people are listening to it.